Dzień dobry, kochani. Zapraszam dzisiaj zodiakalne skorpiony na czytanie na maj 2023. Ja jestem Baba Jaga i bardzo serdecznie jest mi Was gościć. Moi kochani, kto jeszcze zapomniał zasubskrybować kanał, zapraszam. Będzie mi bardzo miło. Również dziękuję za lajki i za komentarze. Moi drodzy, a propos komentarzy, troszeczkę tak poczułam się dziwnie, bo ktoś napisał, że nie było odczytanie dla wagi zbyt piękne, ale wiadomo, jak pakujemy się w jakieś kłopoty, to karty nas ostrzegają. I ktoś napisał, że słuchał wiele innych czytań dla wag i wszędzie było pięknie. No przepraszam bardzo, jeżeli moje czytania są różne od innych, no to widocznie tak ma być. Każdy tarocista odkrywa zupełnie inne karty, każdy tarocista ma inne doświadczenia, inne skojarzenia z kartami i one są wszystkie takie same, ale inaczej są wyrażane. Ja nie owijam tutaj w bawełnę u siebie, nie będę Wam opowiadać o jakichś cudownych rzeczach, jeżeli widzę karty, które wyraźnie zaznaczają, że coś w życiu się dzieje. Także tyle, ale za takie komentarze również oczywiście dziękuję. Ważne jest to, że jesteście ze mną. Moi kochani, czytanie nie będzie rezonować ze wszystkimi, to muszę powiedzieć. Bierzcie tylko to, co jest dla Was i co? Zaczynamy. Używam kart Rydera White'a. Do tego wyciągnę zaraz dla Was również kartę emocji. Przeczytamy sobie później z tej książeczki pani Katarzyny Miller o tej emocji. No i to chyba tyle. Także, kochani, zaczynamy. Je położę. Moi drodzy, Skorpion, maj 2023. Wyleciał nam tutaj, co? Królowa miecze. No. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za lajki i za komentarze. Czuję się troszeczkę lepiej, ale cały czas mnie jeszcze trzyma. Nie wiem, co to w ogóle się wydarzyło. A więc energia ogólna w maju. Piątka denarów, co odchodzi do przeszłości właściwie. Paść buła w miłość, uczucia, relacje. Głupiec, finanse, praca. I rada. Cztery kielichy. W tle mamy świat. Piękny, piękny. Macie świat i głupiec. Zaraz zobaczymy, czy to widać. I karta emocji. Jak tam u Was wszystko w porządku? Jaka jest pogoda w Polsce? Jakie nastroje? Dajcie znać. Teraz macie długi weekend chyba. My tutaj tylko mamy jeden dzień. Poniedziałek. Poczucie bliskości, kochani. Karta emocji na ten czas majowy. Jeszcze sobie tylko zobaczę z tej talii Keepera. Tego pazia buław i głupca. Tak więc, moi kochani, dlaczego mamy pazia buław? Sąd, budynek, urząd, szkoła. I dlaczego głupiec? Family room, pokój gościnny, rodzinny. Dobrze.
Moi drodzy, piątka denarów, byk, panna, koziorożec, jeżeli znacie, paź, buław, baran, strzew, strzelec i lew, głupiec, mamy bliźnięta, świat, wodnik i rak, skorpion, ryby, jeżeli znacie. To jest wasza energia tutaj. Moi kochani, świat, który mamy w tle, to są jakieś przełomowe decyzje, jakieś może przeprowadzki, być może za granicę, może kogoś znacie za granicą lub dopiero poznacie. To może być też decyzja o ślubie, o nowej pracy, nowej szkole, nowej kompletnie, o nowej, że tak powiem, nowe kwalifikacje. Ogólnie to jest sukces, radość, zakończenie jakiegoś etapu. Optymizm również będzie grał ważną rolę. Oczywiście zakończenie szczęśliwe, bo mamy tą kartę w pozycji prostej, a w maju czytam sobie karty odwrócone, jeżeli takie są. To jeżeli ktoś był chory, to jest wyzdrowienie i dojście po prostu do zdrowia. Co odchodzi? Wyzwanie tego miesiąca. Odchodzi, moi kochani, zaciskanie pasa. Bardziej bym tutaj stawiała na byka, ale to są znaki ziemskie. Kochani, piątka denarów woła o rozsądek, umiejętność planowania. Żegnacie się po prostu z jakąś biedą, czy emocjonalną, czy jakimś żebraniem o uczucia, czy w ogóle z biedą nawet finansową. I teraz trzeba będzie, jeżeli coś macie zamiar robić, planować coś, ale umiejętnie już teraz. Ten trudny czas wygląda na to, że odchodzi po prostu od was. Takie odrzucenie czy izolacja, jeżeli ktoś z was jest w takiej sytuacji. Jeżeli wykażesz się tymi cechami, przetrwasz ten niedostatek, po prostu. Będzie konieczna oszczędność, przewidywalność już teraz. Być może tutaj na jakąś szkołę trzeba będzie, macie jakieś plany, tak jak mówię. To jest bardzo dobry czas na przemyślenie działań. Ktoś ma przy sobie osobę, która ogranicza cię, skorpionie. Nie pozwala jakby rozwinąć ci skrzydeł. Ciągle nie wiem, kto to jest. Może być jakiś tam, może być twój partner, to może być, nie ma tutaj osoby kobiety, ale kojarzy mi się jakby twój rodzic nie pozwalał ci rozwinąć skrzydeł. Namawia cię do tego, żeby poprzestawać na małych rzeczach po prostu. Jakby namawia cię, żeby nie być ambitnym, żeby po prostu to, co masz, to powinno ci wystarczyć. Na zasadzie ja miałam gorzej. Coś takiego. I trzeba będzie zmienić myślenie o sobie przede wszystkim. Wtedy, skorpionie, będziesz mógł zmienić swoją sytuację. I tutaj jest ogromna szansa na to, bo mamy dwie karty. Mamy głupca w finansach, czyli początek, i mamy zakończenie, świat najpierw. Czyli jakaś sytuacja odchodzi i nowa, kompletnie nowa do ciebie przychodzi. Ktoś miał poważne problemy finansowe, jakieś straty materialne, może brak pracy, jakieś trudne wydatki, może jakieś zobowiązania do ogarnięcia. To może też być bieda emocjonalna, strach przed rozstaniem nawet. Ktoś boi się, że rozstanie się ze swoim partnerem. To też jest taki związek, w którym jedna osoba, ale tylko jedna, próbuje ten związek utrzymać jakoś, stara się bardzo. Albo jeszcze inna osoba być może siedzi w jakiejś relacji po prostu ze strachu przed samotnością. Załóżmy, że twoja relacja nie jest najlepsza, ale jakoś siedzisz w tym, bo boisz się, że zostaniesz sama lub sam. To jest też kryzys w związku i to, kochani, odchodzi. To jest wyzwanie na ten czas, bo jak wiemy, czas w tarocie to jest około 3 miesiące, to nie jest tylko maj. I to już może się dzieje, może się dopiero zadzieje, ale raczej to odchodzi do przeszłości, ten trudny czas. To może być propozycja nowej pracy, zmiana sposobu na zarabianie pieniędzy,
odchodzi brak równowagi, jak mówiłam, odchodzi spłacanie długu, już być może zakończacie to, być może ktoś poda Wam pomocną dłoń, w czymś Wam pomoże. Niektórzy nawet mogą wygrać jakieś pieniądze. Tylko trzeba się zastanowić, czy wiecie, jeśli na przykład są ludzie, którzy nawet gdyby wygrali w totolotka milion tam powiedzmy złoty, i tak nie wiedzą, co z tym zrobić. Nie wiedzą, jakie mają po prostu marzenia. Tutaj też widzimy uzyskanie jakiegoś kredytu. Jeżeli chodzi o osobę, to jakby ktoś czuł się, kochani, tutaj zakompleksiony, gorszy od innych. Ktoś, kto patrzy na czyjeś szczęście i dlatego czuje się zakompleksiony. Czuje się niedowartościowany. Na przykład kojarzy mi się taka sytuacja, kiedy jest rodzina, jest matka lub ojciec, który jest, załóżmy, siostra, dwie siostry. I jedna siostra zostawia wszystko, ma dosyć jakiegoś manipulowania sobą, mówienia sobie, że więcej do szczęścia to nie powinno się wołać. I zostawia, wyjeżdża za granicę i tam sobie układa piękne życie, jest dobrze. Ma pracę, ma wspaniałego partnera. A druga siostra zostaje, załóżmy, z mamą i ciągle jest pod wpływem, tutaj jak mówię, nie widzimy kobiety, ale mnie się tutaj tak to kojarzy i tak klepie swoją biedę i naprawdę nie wie, co ma zrobić i po prostu jest nieszczęśliwa, jest zakompleksiona. I teraz, przechodząc do związku, a jeszcze, kochani, i ta osoba właśnie ta powinna w końcu się obudzić i powinna coś zrobić ze swoim życiem, żeby to tak już dłużej nie trwało. Jakiś związek tutaj został wystawiony na próbę tak zwanej w doli i niedoli. I to jest tutaj bardzo fajna energia dla Was. Jeżeli czekacie na jakieś wieści, to ja nie wiem, mogą być z urzędu, mogą być sprawy sądowe, mogą być jakieś decyzje ze szkoły, może Wasze dziecko idzie na studia, teraz są egzaminy, to te wieści będą dobre, bo paść buław przynosi dobre wieści. Tutaj też widzimy zalegalizowanie czegoś, może związku, może jakieś dokumenty. To wygląda tutaj bardzo pozytywnie, ale również coś okaże się jakaś prawda, coś zostanie odkryte, kochani. Po prostu jakaś prawda zwycięży. Były jakieś plotki, były jakieś oszczerstwa i ta wiadomość może właśnie tego dotyczyć, jeżeli wiecie, o co chodzi. Ten paść buław, baran, lew, strzelec, ale nie musi, jeżeli nie znacie. Może chodzić o bardzo młodą osobą lub po prostu wygląda młodo, wygląda radośnie, jest młoda duchem, jest lubiana, jest zaradna, radosna, lubi podróże, przygody, lubi dobrą zabawę. Możecie taką osobę po prostu poznać. Może czekacie na wiadomość od tej osoby i ta wiadomość wygląda na to, że do Was przyjdzie, odezwie się ta osoba. W związkach będziecie podejmować jakieś decyzje. Może o naprawieniu, może o obudzeniu swoich uczuć. Dojdziecie po prostu do tego, że razem jest Wam przecież dobrze. Na tak zwane... Jesteście ze sobą na tak zwane na dobre i na złe. Jeżeli ktoś miał obawy, że partner na przykład Was zdradza, że bo jakiś był chłód emocjonalny, trzeba było, mieliście wrażenie, że musieliście, obojętnie jaka to jest osoba, to nie musi być partner, to może być jakakolwiek osoba, macie wrażenie, że musicie żebrać o jej uczucia, albo że Was zdradza, to te obawy w tym,
w tym czasie znikną, po prostu. Okaże się, że jednak ta osoba jest wierna. Single, moje drogie, poznacie niektórzy z Was, nie wszyscy oczywiście, ale ja Wam życzę wszystkim, żebyście poznali, bo to może się wydarzyć, nową, ekscytującą osobę, właśnie taką radosną, która jest lubiana, która jest, lubi właśnie zabawę, podróże, jest uśmiechnięta, ludzie ją lubią. I macie szansę tą osobę poznać, tylko trzeba popracować nad sobą, moi kochani, bo jeżeli macie problem z nawiązywaniem nowych znajomości, to trzeba zmienić myślenie o sobie, przede wszystkim o sobie. Bo przecież ludzie też Was lubią, Wy jesteście lubianymi osobami. Wy macie ludzi dookoła siebie, tylko jakoś nie możecie uwierzyć, że tak jest. Ktoś może Wam tak to wkręcił, może Was tak wychował. I tutaj trzeba będzie uwierzyć w siebie. Ta osoba, która do Was idzie, jest wesoła, jest naprawdę, jest to radosna osoba. I możecie się od tej osoby wiele nauczyć. Karty też mówią, żeby mieć więcej krytycyzmu względem samego siebie. Zrób to dla swojego dobra, Skorpionie. Bo Wy jesteście bardzo fajnymi osobami, tylko takie coś takiego w Was jest, że po prostu nie wiem, może to są kompleksy, może to jest wynik wychowania. I teraz, jeżeli ktoś Ci poradzi coś, jakiś dobry człowiek, życzliwy i powie Ci coś, co może Ci się nie spodobać, zanim cokolwiek powiesz, zanim strzelisz focha, zanim nie wiem, co zrobisz, posłuchaj tej osoby, bo to będzie życzliwa osoba, ta osoba będzie chciała Ci pomóc. Jeżeli jesteś lub zawrzesz nowy związek, nowy kompletnie, coś zupełnie nowego to będzie coś, czego jeszcze nie znacie. To będzie zupełnie coś innego niż to, co znacie do tej pory. Jeżeli pragniecie dziecka w swoim związku, postarajcie się wnieść troszkę ognia, troszkę uczuć, troszkę ciepła. Powiedziałabym, nie róbcie tego mechanicznie, ale to no mniej więcej o to mi chodzi, żeby po prostu to dziecko czuło, że przychodzi na świat w miłości i w czułości. Kochani, głupiec, finanse, praca, sprawy zawodowe, szkolne i różne. Głupiec oznacza nową pracę, jeżeli jej nie macie, albo jeżeli chcecie zmienić, to jest podjęcie nauki. Być może ta decyzja tutaj przyjdzie w sprawie Waszego dziecka, które idzie gdzieś może na studia, może zmienia szkołę nawet. Niektórzy będą wracać po jakiejś przerwie, być może po macierzyńskim, do pracy. Niektórzy może po chorobie będą wracać do pracy. To jest bardzo pozytywna karta. To jest również taki skok w nieznane, krok w nieznane. I tego nie wolno się bać. Oczywiście trzeba uważać. Nie można aż tak ryzykować, żeby rzucać się na jakieś coś, czego nie znacie. Ale generalnie kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I to już powinniście wyciągnąć jakiś wniosek właśnie z tego. Ryzyko nie boli, wiecie. Ryzyko takie, jeśli nie ta praca, to inna. To nie boli, naprawdę. Ten głupiec to również jest podróż. Może ktoś wyjedzie w sprawie pracy. Może ktoś nawet tutaj wyjedzie za granicę w sprawie pracy. Może ktoś z Waszego otoczenia chce wyjechać. Jakiś młody człowiek. To jest przeprowadzka. To jest nowe stanowisko w firmie. To jest nowy projekt. To są nowe wyzwania, których nie należy się bać. Nie należy się zwinąć w kulkę. Tylko z odwagą do tego podejść. To jest bardzo dobry czas tutaj, żeby zaryzykować, żeby
postawić po prostu coś na jedną kartę i zostawić za sobą to, co było. Tutaj mamy ten świat. Zostawić już to. Nie rozmyślać o tym, nie gnębić samego siebie. Tak jak mówiłam, może otrzymasz jakieś pieniądze, może jakieś wsparcie od przyjaciela, może ktoś ci pomoże w twoich kłopotach finansowych. To jest bardzo pozytywna energia. Lub po prostu karta mówi o jakimś dodatkowym zajęciu. Takim jak jakaś praca sezonowa, może macie jakieś hobby, na którym będziecie zarabiać. Tylko uważać tutaj powiem, na kredyty i na duże wydatki. To jest też bardzo dobry czas na rozpoczęcie nauki. Może nawet studia za granicą. Może wasze dziecko dostanie się na jakieś studia za granicą. No, naprawdę jest, moim zdaniem to jest piękna energia. Tylko te wszystkie inwestycje czy wydatki należy teraz już przemyśleć. Nie robić tego tak, jak robiliście do tej pory. Zrobić to inaczej. I planować wydatki. Zaplanować, żeby znowu nie władować się w jakieś kłopoty. Wiecie, o co mi chodzi. I jeżeli na przykład zamierzasz, masz jakieś plany, czy masz, chcesz coś dobrego się wydarzy, to również nie mów o tym ludziom, nie opowiadaj o tym, bo ludzie są tacy, nie wszyscy oczywiście, ale są tacy ludzie, którzy po prostu nie mogą znieść, że komuś się powodzi, że komuś w końcu droga się otwiera i wszystko będzie dobrze. Są ludzie, którzy chcą przytrzymać przy sobie w tym nieszczęściu czasami kogoś. Są takie zazdrosne mamy na przykład. Są oczywiście. I teraz po prostu nie chwalić się na prawo i lewo, co zamierzasz. Ja bym tego nie robiła. Możesz również po prostu, zależy kto cię otacza, możesz zostać skrytykowany. Tutaj, jeżeli coś takiego fantastycznego się przydarzy, ja nie oczekiwałabym poparcia. Tutaj karty mówią do niektórych, od tej osoby, czy od osób. Może wasze dziecko, mówię, rozpoczyna na przykład pracę lub szkołę za granicą i komuś się to nie będzie podobać, będzie może was chciał namawiać, a po co ci to, a przecież to, co masz, to ci wystarczy. Nie, musicie zacząć żyć po swojemu. Po swojemu, to jest wasze życie. Jeżeli mówimy o tych wszystkich projektach, czy o nowej szkole, czy o egzaminach, czy o różnych takich rzeczach, o pracy, trzeba się zastanowić, czy naprawdę chcecie to robić, żeby to nie był tylko słomiany zapał tak zwany. Tutaj też widzimy spotkania w szkole, niektórzy oddadzą być może dziecko do przedszkola właśnie z powodu tego, że dostaniecie pracę, może zaczynacie pracę w przedszkolu lub w jakimś żłobku. Tutaj też widzimy różne wydarzenia w pracy, może kogoś poznacie w pracy, na jakimś party, na jakiejś majówce, na jakimś grillu. Nie bójcie się tej osoby, chociaż ta osoba będzie wesoła, po prostu uczcie się od tej osoby, jak być szczęśliwym. I bądźcie krytyczni wobec siebie. Zapytajcie, pomyślcie, dlaczego wy jesteście wciąż niezadowoleni lub rozczarowani. Może posłuchaj innych, bo możesz otrzymać wskazówkę co do twojego postępowania, ale musi to być osoba życzliwa. To nie może być nikt, kto wam ucina skrzydła. Taka osoba, która ci szczerze powie te rzeczy o tobie, o których być może nie zdajesz sobie sprawy, że tak jest. Nie użalać się nad sobą, nie strzelać focha tutaj z jakiegoś, bo ktoś wam powie prawdę, na przykład, słuchaj, no nie wiem, taki przykład podam, nie, dlaczego nie chodzisz do fryzjera, dlaczego
ktoś ci ciągle obcina włosy. Przecież jesteś kobietą, mogłabyś sobie iść czasem do fryzjera, czy do kosmetyczki, czy podnieść swoje kwalifikacje, czy być szczęśliwym. A ty powiesz, no ale po co, jak, bo tak cię ktoś wychował, że po co tam pójdziesz, tylko strata pieniędzy. No taki przykład może dziwny, nie wiem. Także osób życzliwych słuchamy i przyjmij pomoc, Skorpionie. Nie zamykaj się już w sobie. Nie skazuj się na samotność już więcej. Bo jak tak dalej będziesz siedzieć tutaj, zrezygnowany, to tutaj ta szansa po prostu przejdzie ci koło nosa. I dopiero będzie płacz znowu. Bo tutaj ktoś, widać, że wyciąga rękę do ciebie. Może ktoś chce przeprosić, może ktoś chce porozmawiać, może ktoś chce coś wyjaśnić. Tutaj, wiecie, nie można siedzieć w takim nieszczęściu, po prostu. Znajdź jakiś cel, jakąś nową rzecz, którą chcesz robić, a motywacja przyjdzie sama, motywacja przyjdzie do ciebie z automatu, bo jeżeli coś robimy, co nas cieszy, to jak się coś udaje, to dopiero dostajemy skrzydeł. Dopiero nam się chce robić, dopiero nam się wtedy chce żyć. Doceń również to, co masz. Wyjdź z tej energii niezadowolenia. Weź się w garść, Skorpionie, po prostu. Jeżeli szukasz ideału, nie szukaj. Ludzie, znajomi, możliwości są. I to tutaj widać. Ktoś ci coś być może zaproponuje. I wtedy co zrobić? Uciesz się z tego. Masz problemy w związku. Podejdź do tego konstruktywnie. Podejdź do tego faktycznie, jak jest. Nie jak ktoś ci wmawia. Lub jak sobie sam wmówiłeś. Więcej wiary w siebie po prostu. Idź jakby za głosem serca, za głosem swojego serca. Bo tylko ty wiesz, co czujesz i tego nie ukryjesz. Tego za długo się nie da ukryć. Przed samym sobą oczywiście. Przyznaj się do tych swoich emocji. Uwolnij te, które mają na ciebie zły wpływ. Po prostu. Natury nie oszukasz, Skorpionku. Jeśli popełniłaś błąd jakiś wcześniej, wyciągnij z tego wnioski, zrób następnym razem inaczej, spójrz na nowe możliwości i jeszcze raz powiem, nie zamykaj się w sobie, nie zwijaj się w kuleczkę. A tutaj ta wiadomość, kochani, przyjdzie bardzo szybko, szybciej niż myślisz. Dziękuję Wam, kochani. Poczucie bliskości. Poczucie bliskości pojawia się, kiedy czujemy z drugą osobą lub jakąś grupą osób, ale też naturą czy wszechświatem więź. Gdy tworzy się między nami zażyłość, intymność, wspólnota myśli i dążeń, ale też pokrewieństwo mentalno-intelektualne, czyli podobieństwo wartości, poglądów, zainteresowań, pasji, a także gustu czy stylu życia. Zawiązujemy wtedy coś w rodzaju niepisanego sojuszu, paktu o nieagresji. Podobnie jak w przypadku poczucia akceptacji, poczuciu bliskości towarzyszy spokój i błogość. Bez niego nie może narodzić się miłość, ani przyjaźń, zwłaszcza ta prawdziwa, ta głęboka. Po co nam to uczucie? Wszyscy dążymy do bliskości, czyli tego, by choć jedna osoba nas znała i rozumiała, by akceptowała nas pomimo wad i umiała wybaczać błędy. Poczucie bliskości daje nam pewność, że gdzieś do kogo przynależymy, utwierdza nas w tym, że nasze poglądy i pragnienia mają sens, są ważne i poważane. Jednym z piękniejszych stanów emocjonalnych jest poczucie bliskości, czy inaczej jedności z naturą i otaczającym nas światem. Mamy wtedy wrażenie, jakbyśmy byli elementem większej całości. Najłatwiej doświadczyć go w intymnym, zmysłowym kontakcie z przyrodą, pływając w jeziorze,
leżąc w trawie, przytulając się do drzewa, czy patrząc w rozgwieżdżone niebo. Spróbuj. Tu jeszcze mi przyszło do głowy, może macie kogoś, kto mieszka daleko i jest to osoba bliska i ta osoba może Wam pomóc, jeżeli jesteście w jakiejś niedoli. Nie odrzucajcie tego. Może trzeba porozmawiać. Może ta osoba ma rację. A ja Wam, kochani, życzę wspaniałego czasu. I jeszcze a propos tutaj, to wydarzy się, kochani, wkrótce, czyli to może być w ciągu 24 godzin, to może być w ciągu miesiąca. Chodzi o Waszą prywatność również. Chodzi o, żeby dojść do miejsca, w którym poczujesz się bezpiecznie. I bądź dobrej myśli, bo to nastąpi niebawem. Trzymajcie się, kochani. Dziękuję Wam bardzo. Pa, pa.